Wojna przyszła jak zawsze, niespodziewanie w całej armii wywołując poruszenie. Nawet sam kapelan nie wie, co się stanie, czy idziemy pod triumf, czy na stracenie. Zebraliśmy się w kapliczce przy koszarach, by wysłuchać duchownego słów otuchy. A on mówi, że za grzechy będzie kara, że nie powinniśmy krzywdzić nawet muchy, że złą mamy tą gęć zwyciężać i basta. Miłość łączy zawsze, a nienawiść dzieli. Szykując się do zbrojnej obrony miasta, po tych słowach całkiem żeśmy okupieli, więc lekko rozbici ruszamy na pole walki, które przed burzą zalega ciszą. W jednej ręce różaniec, w drugiej pistolet, nieśmiertelnik z krzyżykiem wraz na szyi wiszą. Ten wróg strzelił pierwszy raz, ale nie trafił. Drugi pocisk drasnął mnie w policzek prawy, więc tak jak mnie uczyli jeszcze w parafii, odwracam się, by na strzał lewy nadstawić. Nikt nas od niego odpowiadać nie zamierza, w końcu to też ludzie, czyli bliźni nasi. Może i nie zrozumieli słów pacierza, lecz czy trzeba ich od razu za to zabić? Zepnęli nas gdzieś w okolice kościoła, nic niedługo po nim już nie pozostanie. Kapelan, widząc, co się święci, zawołał, by bronić dobytku, zapomnieć kazanie. Utknęliśmy w nowych murach klasztoru, otoczyła nas zewsząd wroga hołota. Zaczynamy walkę, nie mamy wyboru, każdy z nas wielką miłością tule miota. Choć celuję jak potrafię najlepiej, choć pada na posadzkę, ciało za ciałem, ja strzelając pod nosem z gromaści klepie, by pocisk nie trafił tam, gdzie go posłałem. Jakżeśmy tę bitwę przeżyli, sam nie wiem, wszak przewagę mieli w pozycji i w sile. Musiało nam pomóc wsparcie w samym niebie, ono nam zesłało żywot, im mogiłę. Co dzień za życie dziękuję Bogu, właśnie w tym sercu pomnik ma chwalszy niż ze spiżu. Tylko mnie w tej dziękczynności męczy strasznie, że gdy nam przyklęka strzelanie w krzyżu. Do dziś, gdy nam szyk lęka, strzelam je w krzyżu.